Siemaneczko, witam wszystkich charakterów oczywiście. Sprawa taka, też już jakiś czas tam mówiłem właśnie, że chciałem sobie tam podnieść, wycisnąć. Ze względów moich zdrowotnych to też się trochę to przeciągło. Przecież byłem u masażystki, bo boli mnie ten bar czasami dosyć mocno. Ostatnio nie mogłem nawet spać w nocy, musiałem leżeć na podłodze. Ktoś, kto miał taki kontuzję, ten wie, że to boli mi dokucza. No a tam wszystkich mądralów, którzy będą mi tam zarzucać, że jestem na zasiłku, a trenuję, no to powiem tak, że ktoś, kto nie trenuje od dziecka i nie wie, co to jest, czym jest trening, ten tego nigdy nie zrozumie, a tylko będzie mordę otwierał, ale nigdy tego nie pojmie i nie zrozumie tego, czym jest jakiś sport. Tym bardziej mi to pomaga od dziecka, od całe życie. I ja jak nie zrobię treningu, powiedzmy, mnie coś boli, to ja się na wieczór mam taki rachunek sumienia i mam wyrzuty sumienia, że po prostu nie zrobiłem tego treningu, mimo że mnie coś bolało. To sobie zawsze tłumaczę, że jak coś mnie boli, to mogę zrobić inne ćwiczenia, wykonać. I no po prostu no muszę trenować, bo to mi pomaga i tyle. Nie będę tutaj się rozgadywał, bo kto rozumie, czym jest trening, nie rozumie, a reszta nie. I teraz tak, no zaczniemy sobie tej 110 kg mam na sztandle. Tak 120 bym chciała się wycisnąć sobie. Od tego tygodnia zacząłem brać też kreatynę. No, tego typu. Link do tej kreatyny będzie w opisie, wrzucę. No, coś tam zacząłem jaką różnicę czuć, znaczy na pewno się czuję troszkę taki mocniejszy, też troszkę sobie tam jedzenie, bo nie mam żadnej diety. Po prostu mam różną dietę, ale zdrowo jem. A wiadomo, że to jest najważniejsze, zdrowe jedzenie, żeby te odżywki, jak się bierze, żeby one w ogóle po prostu zadziałały, to trzeba też się zdrowo odżywiać. I no, wyciśniemy sobie te 110. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz też te parę miesięcy, no, robiłem tam parę kilo, tak na szczak się ważyłem, to 69 kilo rano, no, to czyli tak pomalutku wracam do tej mojej wagi, tak jak miałem 72, 73. No i w sumie no, robię 5 razy w tygodniu siłownię, staram się zrobić i 3 razy coś tam poboksować, czy tam się poruszać, chociaż trochę po macie. Cokolwiek, byle zrobić dwa treningi. Tutaj też mam trochę ławeczkę pokrzywioną. Mi się lekko skrzywiło, w sumie gryf też mam lekko skrzywiony i trochę się niewygodnie to podnosi. No ale co zrobić? Dobrze, wyciskamy 110. Zobaczymy jak wejdzie. Bo też jestem samemu, nie chcę za dużo ciężarów tu ładować. Stówka 10 weszła lekko. Wiadomo, trochę tam czuję dyskomfort z ręką, ale no co zrobić? Do operacji będę odczuwał na pewno cały czas ten dyskomfort. Mam nadzieję, że po operacji już będzie dużo, dużo lepiej. I tak, tłumiłem dokładnie 112, bo 12 kg ma gryf. To jest, on ma 2 metry chyba ponad, 2 z czymś, tak o ile dobrze pamiętam. Dobra, ułożymy sobie 122. No i zobaczymy. By nie było nigdy tak, że mi bark wolnie w czasie ćwiczenia i mnie sztanga przygniecie, no ale myślę, że sobie bym poradził. Już nieraz miałem sztanga kiedyś przygniotła, no to jakoś zawsze się dało radę. Dobra, ciśniemy, to jest 120. No, też weszło lekko. Kurczę, nie wiem. A dołożymy na 120. Ile?
126 włożymy. Mam teraz te bujeczki. Będzie lipa, jak mnie przydusi. Dawno nie podnosiłem tak większych ciężarów. No zobaczymy. Tylko też jestem samemu i tak trochę większy ciężar, może trochę niemądrze robić, jak się jest samemu. Bo jak czasami coś zaboli albo zabraknie siły, no to nikt nam nie pomoże. Dokładnie, no to 126 kg. Zobaczymy. Może wejdzie. Znaczy musi wejść, bo jestem samemu, no to nie przygniecie. Weszło, dosyć lekko. Ale lekko już bark poczułem. Z tym, że jest to 126. Myślę, że z asekuracją około tutaj 130 myślę, że powinienem podnieść. Czyli nie jest źle. Ale to sprawdzę pewnie tak za tydzień, dwa. Bo tutaj no 126 kg. Czułem jeszcze zapach siły, dosyć tam jakiś. Myślę, że na te 4 kg to tej siły jeszcze było. Chociaż nigdy nie wiadomo, jak się nie spróbowało, ale mówię, jestem tutaj sam i też nie chcę sobie krzywdy zrobić, żeby mnie przygniotło, czy żeby mi tam bark wyskoczył i sobie sam, no będzie ciężko sobie poradzić, żeby sztangę wstrzygnąć. No, ale myślę, że jak na razie te 126 kg starczy za jakiś tydzień albo za dwa. Po prostu będę, jeżeli zdrowie pozwoli, to będę próbował 130 kg. I nogi w któryś dzień też zrobię. Tam myślę, że te 150 kg powinno spokojnie wejść na przysiad. Z tym, że też nie robię pełnego przysiadu jak trójboiści. Tylko tak, kulturyści robią do kąta prostego. Też robiłem kiedyś przysiady trójboistów do samego dołu, ale no bolą kolana później trochę i mam też problemy, mam kontuzję, odzywane kolano i biodro, także też wtedy opaski zakładam, pas zakładam, opaski na kolano, jak powyżej 130 kg, to jak robię przysiady, to tak, to już zakładam sobie. Także będziemy próbować dalej. Zobaczymy, jak ta kreatynka pomoże w rozwoju właśnie siły. I też jest to bez żadnych smaków. Ja tam jak już odżywki jakieś, to najlepiej bezsmakowe, bez żadnych sztucznych słodzików, bez niczych, bez żadnych takich tam zbędnych rzeczy. No i wydaje mi się, że wtedy są najlepsze te odżywki też. Do tego zdrowe jedzenie, chociaż zdarzy mi się też, znaczy zdarzy, prawie że codziennie albo co drugi dzień tam trochę słodkiego zjeść, jakieś batoniki, czekoladę, czy tam lody, no to tam ja sobie akurat nie żałuję, tak jak powiedziałem, no nie mam żadnej diety, nie prowadzę, także jem wszystko, co chcę, ale staram się jeść zdrowo, tylko jedynie takie moje miny to są te słodycze, które czasami no pochłaniam. Karabasz, tasza, barabasza. Zastanawiam się, czy za tydzień robić to wyciskanie 130, czy zrobić to za dwa tygodnie. A zobaczymy, tu mamy 126, to zrobię 127, 128,5 kg będzie. No mam nadzieję, że to podniosę. Spróbujemy. Jak nie, to będzie lipa. Ja
128,5 kg weszło, czyli nie jest źle. Czyli będziemy atakować ponad 130 pewnie za tydzień albo za dwa. Przy mojej wadze 69 kg to, no, tak pod 140, jak przekroczy 70 kg to tak około 140 powinno wjechać na raz. No ale już teraz bark poczułem. Przy podnoszeniu tak nie, ale teraz czuję, że mnie trochę boli. No ale tam myślę, że stopniowo będziemy zwiększać, to nie będzie to tak odczuwalne. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich sportowych świrów, tych, którzy trenują po prostu z pasji, z serca, bo po prostu lubią to robić, a nie robią, bo ktoś robi, bo coś z tego mogą mieć, albo po prostu, bo ktoś tak robi i biorą to z kogoś. To jest bezsensowne trochę. Dlatego każdy niech sobie obierze jakąś tam sportową, jakimś sportowcem, jakąś sportową drogę. Jedni biegają, inni trenują na siłowni, inni trenują sztuki walki, inni pływanie, inni jeszcze coś jeszcze i każdy wysiłek fizyczny jest dobry, jak komuś sprawia przyjemność i namawiam wszystkich do uprawiania sportu, obojętnie jakiego, czy to siłownia, czy jakiś inny, też to odciąga od, a zwłaszcza od młodych ludzi, odciąga to od głupich pomysłów i od złych rzeczy, czyli od alkoholu, narkotyków, imprez i tak dalej. Także każdemu polecam trenować sam dla siebie, bo wtedy to jest najbardziej szczere i wtedy też ludzie nie używają tak dopingu, takich rzeczy, no bo po prostu jest im to niepotrzebne, bo robią to sami dla siebie. Także pozdrawiam wszystkich, których warto pozdrowić. Trzymajcie się.